Witam serdecznie, Maciej Budzik, były Kosakowo. No mieliśmy dzisiaj lot, ale trochę się pokrzyżowały plany ze względu na moją chorobę, która mnie dopadła. No. Mam od kilku dni gorączkę i bardzo słabo się czuję, czyli miejmy nadzieję, że to w miarę szybko przejdzie. Planuję jutro koszowanie, przyjdą dwaj koledzy do pomocy, no to jakoś to będzie też bez opcji, nie będziemy koszować przez anteny, tylko będziemy je koszować bez opcji koszowania, czyli to zdążymy zrobić w granicach dobrej półtorej godziny, ale to wszystko jeszcze zależy, ale raczej bym chciał to zrobić. Wiesz, mówię, nie lubię, jak są już w takim cyklu, jak one jechały, jak są robione im jakieś takie dłuższe przerwy. Są po rannym oblocie, już od 6 były wypuszczone. Teraz drugi raz zostały wypuszczone na taką wolny, powiedzmy, wybieg. One się kąpią, one leżą. Dzisiaj w kąpieli głównie Oregowet nie dodajemy praktycznie. Nic, żadnych innych produktów, jeżeli są tam koszowane tego dnia czy na następny dzień. Choć tutaj mówię, produkty z Centrum Zdrowia są sprawdzonymi produktami, one mogą być stosowane bardzo często. Ja tu dzisiaj dałem, tylko mówię, Oregowet. W drugim dolewaniu wody dodałem Oregowet i trochę Pulmo. Ale to dzisiaj, mówię, one kąpią się bardzo chętnie, one już są większość wykąpanych, czyli trzeba uważać z solami niektórymi. Dużo hodowców do mnie dzwoni, pyta się, jak tam, że jeżeli wykąpią gołębie w niektórych solach, to jest problem. No jest, bo jeżeli sprawdzamy składy niektórych firm, które no powiedzmy wyszły niedawno na rynek i wypuszczają sól nawet do kąpieli, która praktycznie jest stosowana u bydląt trzody chlewnej do rozluźnienia go, tych osobników, czyli tak samo będzie działała na gołębie, rozluźni te gołębie. To nie jest sól, która jodowana, czy takie sole, jak tutaj mamy w Centrum Zdrowia, która wpłynie na miękkość pióra, na jedwabistość tego pióra, na oczyszczenie skóry. One, jak się gołębie tego napiją, to praktycznie nic im nie będzie. No niektóre te sole, no trzeba uważać na składzie. No piszemy, tam z tyłu pisze praktycznie, jaka jest sól. To musimy sobie sprawdzić, jeżeli, no mówię, no nie będę tu wymieniał firm, ale no kiedyś mieliśmy problem z jedną firmą, praktycznie ładnych parę lat temu, no to dali sól dla sportowców, taka do odmoczenia nóg, kurde, z płynami, z różnymi syfami, że praktycznie prawie podtruliśmy gołębie. A tutaj ta sól, która jest, ona jest dobrą solą, ale na przykład na początek tygodnia do wykąpania, żeby gołębie jeszcze rozluźniło, oczyściło, a nie jeżeli ktoś na przykład młode gołębie kąpie w dzień koszowania, bo tak też się robi. Jak jest upał, to ja zawsze kopałem gołębie w dzień koszowania i te gołębie no rewelacyjnie robiły lot. Tu musimy sobie zdać sprawę, że to tak nie może być. No mówię, gołębie będą prawdopodobnie koszowane jutro. Wypuściliśmy te gołębie, które były jakoś tam rozbite, jakieś tam uszkodzone, one no powinny sobie dać radę. Dwa będę musiał niestety chyba zostawić dalej i ten jeden mocno rozbity gołąb nie będzie miał tych dwóch treningów na pewno. Nie wiem, jak to wyjdzie mu później, ale no nie ma szansy, żeby on po prostu z żadnego treningu na razie wrócił. Bo ledwo podlatuje tam, ale już dzisiaj zaczął podlatywać na ten, czyli na półki wyżej, czyli jest jakaś szansa. Ale czy on dojdzie do jakiejkolwiek formy,
i sobie później poradzi, no to zobaczymy. To zobaczymy. Z ostatniego lotu brakuje tam chyba z paru gołębi, lecz one się pokazały też niektóre na następny dzień, czyli na statystykach tam widać, że doleciały. Dzisiaj kolega jednego wypuści, będzie jechał w stronę Rumi, to go wypuści na łąkach. Musi sobie dać radę ten gołąb, no jak nie da rady, no to trudno. To jest gołąb pocztowy, on musi wrócić, no wlazł do innego gołębnika, no tak się zdarzy, ale no jak wypuszczony już na łąkach tam 7 km od gołębnika sobie nie poradzi, no to czort go. Ale w innej sytuacji on musi sobie zdać, jest sprawny, jest zdrowy, czyli musi wrócić do gołębnika. Miejmy nadzieję, że szybko się wykuruje. A żeby to się tylko nie odbiło negatywnie na gołębiach, to moja choroba. Tak samo zakończyliśmy loty gołębi dorosłych. Wczoraj ostatni lot 560 km, bardzo dziwny lot. Brakuje bardzo dużo gołębi, tutaj akurat z 28 brakuje 4 jeszcze, ale u niektórych kolegów wczoraj to była porażka. Gołębie po tylu lotach, żeby tyle gołębi zginęło i nie przyszło pierwszego dnia, nie wróciło, no to jest bardzo dziwna sytuacja. Bardzo dziwny lot, ponad 8 godzin. Na pewno konkurs trochę potrwa. Co było przyczyną, nie wiadomo, no pogoda w miarę. No, troszeczkę niesprzyjający wiatr, ale to mówię, może to też spowodowało to właśnie, bo większość tych lotów było takich, że w tym roku miały loty wiatrem i przerwane, przewiane były i to wszystko wracało. Dlatego to widać tu też na tym moim gołębniku. Co prawda nie przykładam się do tego tak jak inne lata, ale jeżeli mi gołębie wracają z strony oksywia, czyli wszystko, czy od tutaj od babidołów, czyli to wiadomo, że to wszystko przyleciało, że koledzy na tych dalszych kilometrażach biją, a my tu czekamy. No ale były takie loty, gdzie dwa bodajże, które leciały normalnie, no to te loty tu wychodziły bardzo fajnie. No ale tak to już jest. Taki to sport. Czyli jeżeli wszystko będzie to jutro w porządku, to jutro koszujemy. Jedziemy na 55 jeszcze raz. Albo na 60. Zobaczymy wszystko, jaka pogoda będzie. Zrobimy jeszcze dwa loty treningowe. I później zaczniemy konkursy. Konkursy tak, aby skończyć najprawdopodobniej mały finał. Chciałbym zrobić 2 września finał między 8 a 9. Tak to planuję. Do usłyszenia. Dobry lot.